Siemanko, z tej strony Nakesem i witam się z wami serdecznie w ostatnim otwieraniu paczek, jakie kiedykolwiek zobaczycie na moim kanale z FIFA, dokładniej mówiąc z FIFA 13. Tak jest, jak widzicie, tutaj mamy wielkie otwieranie, ponad 350 końców w tym jednym długim odcinku wydam dzisiaj na paczuszki. A wszystkie te najlepsze karty, które postanowię, a podoba mi się ta karta, wyślę ją sobie do klubu, będą na giveawayu, który będzie dla was, jak możecie sami zobaczyć na miniaturce, nazwy filmiku, a także na początku filmiku. Więc każda karta, jaka mi się trafi, to będzie na giveaway, a taka dobra, no kto, dobre, niektóre dobre nie pójdą na Quicksala, tak jak tutaj sami widzicie, wszystko daję na Quicksala, po prostu nic nie wystawiam. Tam przed chwilą Happy Martinez poszedł na Quicksala, no ale dobra, pierwsza dobra karta i uwaga, Iniesta, dokładnie. Powiedzcie mi, dlaczego mi się takie karty trafiają wtedy, jak się kończy FIFA? Wyjaśni mi kto ktoś? Jeszcze na dodatek mam te 1000 monet. No i Andres Iniesta zdecydowanie będzie dobrą kartą, nawet jak będzie FIFA 14, a jest ona dopiero za 10 dni, więc jeżeli ktoś z was chce, to ma szansę jeszcze sobie wygrać i trochę pograć Andresem Iniestą. Naprawdę bardzo dobry zawodnik, świetne statystyki, pace nawet całkiem dobry, bo ma 75 pace'a, no a reszta statystyk to chyba nie trzeba ich przedstawiać, prawda? Dokładnie. Okej, nie przedłużając, przechodźmy sobie do kolejnych paczuszek. Jak widzicie, tutaj wszystko leci na Quicksala, tak to patrzę, czy to Eriksen, Anderson, nieważne, po prostu każdy leci na Quicksala. Czy mam 8 błyszczących, Ferdinand też na Quicksala po prostu. Czy mam 10 błyszczących, 14, każdy idzie na Quicksala po prostu. Trafiłem tutaj kilka naprawdę fajnych kart, szczególnie w końcówce, wtedy to normalnie była kompilacja tych dobrych kart. Masakra. W tym jednym chyba otwieraniu na 350 miałem więcej szczęścia niż przez wszystkie otwierania, jakie kiedykolwiek miałem w swoim po prostu życiu w FIFA 13. A na całe otwierania wydałem zdecydowanie więcej hajsu niż tutaj te 350, a na te wszystkie karty. No więc tak to mniej więcej wygląda, jak sami widzicie. Zaraz sobie przejdziemy do kolejnej karty, już się do niej zbliżamy. Dokładnie, już jest ona. Okej, kolejna paczuszka. Po raz kolejny Błaszczykowski na okładce. I Błaszczykowski nam daje turę. Daje nam nie koloturę, a daje nam jaja turę, czyli świetnego środkowego pomocnika, którego można łatwo zmienić do defensywnego pomocnika, czyli prawdziwą bestię po prostu. I turę również ląduje u nas w składzie i również macie szansę go wygrać. A jak to zrobić? No bardzo prosto, bardzo prosto. Po prostu piszecie jakikolwiek dowolny komentarz pod tym filmikiem. Ja zrobię losowanie, nagram cały filmik oczywiście i potem po prostu zrobię losowanie, kto wygrywa, dajmy na to Iniesty, a kto turę, a kto jeszcze inne karty. A będą inne karty, nie martwcie się, będą te karty, naprawdę. Tutaj Cezar też poszedł na Quicksala. W pewnym momencie mi się tak nudziło, że nawet zaprosiłem po prostu, znaczy się, otwierałem te paczki z kolegą, więc będziecie go słyszeć, bo na Skype'ie oglądał. No właśnie, przed chwilą go mogliście usłyszeć, co jakiś czas zarzuci jakimś tekstem. No i żyła Mutinio, i żyła Mutinio, sobie postanowiłem również, że dam sobie do tego giveaway'a. I jak to wszystko będzie wyglądać? Będzie to wyglądać tak, że... Andrzej Mutinio. Andrzej, że po prostu... I nie jest to duży zwart, czy tak średnio? No całkiem dużo kolego. Będzie to wyglądało tak, że po prostu napiszecie sobie jakikolwiek komentarz pod tym filmikiem, ja wylosuję. Tylko żadne duplikaty, żadne komentarze, może to być na jakikolwiek, może to być komentarz: lubię placki, mam duże cycki, mama mnie nie kocha, cokolwiek. Tylko błagam, nie duplikujcie komentarzy, bo takiego po prostu od razu usunę te komentarze, tak? Tutaj Adler też na Quicksala, po prostu go dałem z rozpędu, a co się będę, ja tylko te najlepsze karty. Tutaj darmowe końce powpadały i po prostu zrobię losowanie i tych kilku szczęśliwców, których wylosuję, zaraz zresztą zobaczycie na sam koniec, ilu szczęśliwców wylosuję, tyle ile będzie kart, to tyle osób wylosuję, a potem zrobię indywidualne jeszcze losowanie, kto jaką kartę wygarnie, bo ktoś może zgarnąć na przykład turę, ktoś może zgarnąć Mutinio, a ktoś może zgarnąć, i niestety nie jest tak, że ty zgarniasz wszystkie karty, po prostu wiecie, o co chodzi. Dobra. I tak to wygląda po prostu, to już jest zdecydowanie chyba ostatni odcinek z FIFA 13 z Ultimate'a. Z Ultimate Team'a raczej już nie będzie żadnego odcinka. Ewentualnie jeszcze coś będzie z Let's Simulate i wydaje mi się, że tylko stamtąd. No i widzicie, tutaj całkiem szybko to leci na tym przyspieszeniu. Przyspieszenie jest o czterokrotne przyspieszenie. Abuga. O, i Aguero. No właśnie, Aguero po prostu masakra, nie? Aguero. No tak, Aguero. Aguero, Krystianku, Aguero. Zaraz zacznie na mnie bluźnić jeszcze, bo na Aguero nie jest koniec. Na Aguero wcale nie jest koniec, ponieważ, ten, uwaga, otwieramy następną paczkę z Messim i Van Persie! Boże, ale ty
Ty knurze. Więc sami widzicie, że naprawdę miałem spore szczęście, ponieważ pod rząd Aguero i Van Persie w dwóch paczkach, co naprawdę, no tutaj się zdecydowanie mi zwrócił, po prostu Aguero około 100k, Van Persie również w tani nie jest. Jest to zdecydowanie jednych z dwóch najlepszych napastników w BPL. No i tutaj mi się już powoli kończyły końce, teraz są ostatnie dwie złote paczki, będzie jeszcze jedna srebrna. Tak jest tutaj to srebrna paczuszka. I tutaj mamy Almebaka, który również będzie w giveawayu, więc to jest też fajne, to może być też troll, że wcale nie musisz, jak już jesteś wylosowany, to wcale nie jesteś szczęśliwcem, bo możesz równie dobrze wylosować tego Almebaka, który jest przecież najlepszą kartą, ale równie dobrze możesz wygrać Iniestę, więc jest też ten element napięcia, jest fajnie, nie? Tak sobie postanowiłem, że tak zrobię, a co będzie to nietypowy giveaway, a nietypowy dlatego, że to ja go robię. No i tutaj macie wszystkie karty, które można wygrać, czyli jest to Andres Iniesta, jest to Robin Van Persie, jest to oczywiście również Sergio Aguero, który mi się trafił w parce już chyba po raz trzeci. Yaya Touré, również Manchester City, João Moutinho, no i oczywiście nasza srebrna bestia, czyli Michel Almebak. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górze. No i na razie, cześć!